Co z tobą? Ciasta, cholery! Obywatelu poruczniku, but z miasta, a noga ze wsi, to co? No nie marudzić, chłopcy. A ty elegant, dymaj boso. Co? Nic. Cholera, zapomniałem gębę otworzyć, jak ten wagon rąbnął. Szumi, jak mu łeb do ula wsadził. Co mówisz? Nic! Może byśmy wpadli do ciotki na kwaśne mleko? Możemy iść przez Lisicę. To ta sama odległość. Masz tam dziewczynę? No dobra, tylko żebym cię nie musiał wyciągać ze stodoły. Nie. Tędy! Chodźcie, chłopaki! Spokój, spalą całą wieś. A może by zagadać do nich przy potoczku? Miejsce dobre. Uważać, amunicję oszczędzać. Panowie, nie strzelaj, za tu kunie są! Kunie! Nie mam naboi.
szybko! Brawo, brawo! Szedź, szedź! Wiesz, czart wie, co to za jedni. Pozwolić rewidować! Hej! Kto wy? A wy kto? Bataliony chłopskie! My Armia Ludowa! Chodźcie, chłopaki! To nowy kruk. Podporucznik Kruk. Dziękuję wam, przyszliście w porę. Dobra, nie ma za co. Kruk krukowi, elegant jestem. Panie poruczniku, z sobą jest źle. Ostrożnie. Dobra. Zabierzemy go do wioski, to się wyliże. No ja. Pojedziesz do ciotki, ona cię zamelinuje i sprowadzi ci lekarza. Zabierać się z powrotem do wioski! Doktorze, która godzina? Cholera, późno już. Która godzina? Nie martw się. Chłopcy na pewno wrócą. Masz, weź ten proszek. Spadnie ci gorączka. Panie doktorze, czy tę rękę trzeba będzie... Nie gadaj głupstw. Jedziemy? Śpi. Jak będzie trzeba, to cię obudzę. Obywatelu poruczniku, melduje zadanie wykonane. Gdzieś tak długo marudził. Mieliśmy nadprogramowe spotkanie ze szkopami. Chłopaki niosą prezent. A Sowa gdzie? Dostał w nogę zamelinowany u ciotki. Stołem! Cześć, chłopaki! Cześć! Serwus, to jak tam? Aleśmy jeli! Masz tu, masz! No, żeby się wam coś do łapy nie przykleiło. Cholera jasna. Gdzie doktor? O tam. Tam? Cześć, cześć, daj mi spokój, daj mi spokój. Doktorku! Zobacz, cholera, co mi się zrobiło. Zabierz nogę za cholerę, nie widzę, jem. Najpierw trzeba umyć, a potem zobaczymy. Umyć. Potem znowu się zabrudzi. To znowu myć, potem ubrudzi się. Mydło na kartki. Niepotrzebnie narażasz ludzi. Po akcji miałeś zaraz wracać. No wiesz, kopy nam się sami pchali na muchę. Gdyby nie BH, mogło się gorzej skończyć. Masz rację. Ale znasz naszych chłopaków. Znam. A co z Sową? Nic groźnego, wyliże się. No dobra. Słuchaj, Kruk. A? Za długo siedzimy tutaj. Prześpi się ze 3 godziny, a ranem przerzuć oddział podborów. A ty dokąd? Ja do sztabu, na rada. Tu masz lekturę. Na dobranoc. Sąd wojskowy przy dowództwie Okręgu Armii Krajowej skazuje pana Kołacza na karę śmierci. Za niezastosowanie się do naszych poleceń, podpis porucznik Klinga. Co, oni zwariowali, czy co?
Kto to jest ten Klinga? Nauczyciel zborówki. Ludwik Pociecha. Ładna pociecha. Będziemy w pobliżu, moglibyśmy sobie z nim pogadać. Przyjdzie czas, to sam z nim pogadam. Czołem. Obywatele, majorze, porusznik Kołacz, mediów sobie przybyć. Poznajcie się, towarzysze. Towarzysz Brzoza, delegat partii z Warszawy, starszy lejtnant Iwanow, dowódca radzieckiego oddziału zwiadowczego, porusznik Semp, łącznik drugiego wchodu. Siadaj. Gratuluję ci wczorajszego sukcesu. To chłopcom. Omawiałem w lasie z towarzyszami kilka spraw dotyczących naszego terenu. Znasz to wszystko, to nie będę powtarzał. Chciałem wam tylko zwrócić uwagę na wrzone ruchy wojsk niemieckich, zwłaszcza w twoim rejonie. Front się zbliża, Niemcy chcą za wszelką cenę wymieść sobie na tyłach. Niemców się nie boję, bez czołgów w las nie pójdę. NSZ-owcy zarąbali jednego z naszych, w chłopców diabeł wstąpił, chcą pomsty. Nie, nie wolno cię do tego dopuścić. A oni mogą bezkarnie mordować. Chcecie wojny między Polakami? Wy strzelacie nawzajem, to najprostsze. Nie mogę powstrzymać chłopaków. Musicie. Jest wyraźne polecenie partii. Nie dać się sprowokować. Jasne, towarzyszu poruczniku? Jasne, towarzyszu majorze. Ślanka? Tak. Dawaj kamandziru. Bystra. Pokaż, pokaż. Co to jest? Ważne jest wieścia. Badastrowce matriat Baruty wzarwał urlopców. Co takiego? Wywalili pociąg. No to poczekajmy, jak będzie więcej. Jakbyś tak z każdym ganiał, to mógłbyś zadyszki dostać. Ja zaniosę. Zborówki do Moszczeniowa mamy około 30 kilometrów. Musisz jechać tutaj, o. Widzisz te dwie duże polany? Zorientuję się, która bardziej nadaje się na lądowisko. Zabezpieczysz te polany i przygotujesz wszystko na przyjęcie samolotu. Polana koło leśniczywki ma najwyżej 500 metrów. Ale wykarczuje krzaki, może się uda. Musi się udać. Kiedy mam być gotów? Pojutrze. Co przyleci? Co, tego jeszcze nie wiem, ale kto odleci, mogę ci już powiedzieć. Towarzysz Brzoza. Za front. Tak, za front. Ale nie na długo, za kilka dni muszę wracać. Towarzysz Brzoza z polecenia partii jedzie nawiązać kontakt ze sztabem partyzanckim, który został stworzony przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego. Rozumiesz? Będziesz gotów, daj znać. Dostarczymy towarzysza na umówione miejsce. Wejść! O! Radiostację dostaniesz ode mnie. Tą drogą będziemy się kontaktować. Sasza, zamelduj się. Nazwisko. Familię powiedz. Aleksander Sergejewicz Pietrow. Вот прямо. Саша. Na rozkaz. Po przybyciu na miejsce szykujcie lądowisko. My doskoczymy po południu. Tak jest. Idziemy, chłopcy. Dzień dobry. Dzień dobry, aleście mnie przestraszyli. Kochaniutki, zapomniałeś, że ty we czwartek miałeś być. Rzeczywiście. Gdzie jest Sowa? No tutaj. Tutaj. O. Ciągle gorączkuje.
To niedobrze. Widzisz, przyszli. Jak się masz, Sowa? Poruczniku, naprawdę, ja już mogę chodzić. Jesteś nam bardzo potrzebny, ale poczekamy, aż będziesz biegać. Zajmij się. Będziesz biegać. Po co to wszystko, doktorze? Nie gadaj tyle. Nieźle się czuję. Wszystko będzie dobrze. Widzisz? Wszystko będzie dobrze. Jedziesz do miasteczka? Tak. A w aptece będziesz? Będę. A i co? Nic. Powodzenia. Tobie też. Dzień dobry. Ma pan recepty? Mam. Proszę chwilę poczekać. Dobrze. Lekarstwo będzie gotowe wieczorem. Dobrze. Dziękuję. Ile ja płacę? 20 złotych. Proszę bardzo. Dziękuję. Cześć. Elegant? A после войны кем будет? По войне, kiedy to będzie? Скоро. Скоро будет. Słuchaj. Pamiętasz? Niezaciemnione miasto, oświetlone ulice. Po wojnie będę pracował w mieście. A do lasu to przyjadę raz na rok na wycieczkę. Плохо работает. Саша, а то на Динамо пойдет? Что? Динамо, самоходовое. А, да. Будет. Змордовалось. No? Jakie wieści? Niedobre. NZ-owcy zajęli Lisno, Wilczewo. Ten odcinek zajęli Niemcy. Zastanawiają mnie ci NSZ-owcy. Czyżby poszli na jawną współpracę z Niemcami? Jawna czy niejawna, jeden pies. Najważniejsze jest to, że jesteśmy otoczeni, że się musimy stąd zwijać. Nie możemy opuścić lądowiska. Dziś w nocy przylatuje samolot po towarzysza z KC. Tak. Towarzysz sobie poleci, a my się wpakujemy w taki bigos, że żywa noga stąd nie ujdzie. Nie kracz. Wiesz, po co on tam leci?
Prąd się zbliża. Lada dzień te tereny będą wolne. Trzeba nawiązać kontakty. Przekazać informacje o sytuacji. Poprosić o zrzuty broni i amunicji. Coraz więcej ludzi do nas się garnie. Trzeba im coś dać do łapy. Podstawimy towarzysze i później weźmiemy się ostro do roboty. Saszka, a żona u ciebie jest? Lena, ja dwa, Lena. Saszka, Lena, a dzieci? Rybionki. Ja was nie poniosł. No nie pewnie, z tego pipi, jeszcze nigdy dziecka nie było. Lena, ja dwa. Obywatelu poruszniku, wiadomość z obwodu. Dawaj go tu. O, suchy. Serwus. Co z sobą? A, już dobrze. A tu masz prezent z apteki dla ciebie. Dziękuję. Siadaj, odpocznij. Delegat z obstawą od rana czeka w Moszczeniowie. Idź, tak jest! Weź paru chłopaków, skocz do Moszczeniowa i przyprowadź tu towarzyszy. Tak jest! Czekaj. Jest ich trzech, jeden starszy w białym swetrze. Siedzą w chałupie u Bednarka. Tak jest! Wygląda na to, że we wsi nikogo nie ma. U Bednarka w chałupie też pusto. Powymierali, czy co? Cicho! Rzuć broń! Rączki do góry! Witamy, towarzyszy z Armii Ludowej. Jest was tu więcej? Nie, nas tylko dwóch. Panowie, to jakaś pomyłka. Kulpę z tym, bolszewiku. Już pan rodnik Trump to wygada. Pożyczki tam, proszę się chemię. No to się ogląda. NZ-owcy we wsi! Chłopaki wpadli! Nie szło strzelać, bo mu po naszych zasunął! Uwaga! Walu, ściągnij tych chłopaków! Rozkaz! Panie rotmistrzu, może rozpocząć przesłuchanie? Kto wy jesteście? Partyzanci. Jakiego oddziału? Gówno was to obchodzi. Z AL-u. Sami mówili. Ilu was jest? Dosyć, żeby nas pomścić. A może teraz sobie przypomnisz? Związanego katujesz? Dobra, gestapowska szkoła. Otoczymy wieś. Żywanoga stąd nie ujdzie.
Szkoda krwi. Raczej amunicji. Pójdę, pogadam z nimi. Może uda mi się ich wyrwać. Sam wpadniesz. Chłopaki będą najwcześniej za pół godziny. Mogą i do tej pory... Nie ma innego wyjścia. Dobrze, spróbuj. Jeżeli mi się nie uda, to mam nadzieję, że ich odpowiednio załatwisz. Chodź, będziesz mnie ubezpieczał. Dobra. W chałupach pusto. Na pewno są w dworku. Uważaj. No. Tam przy ganku jest okno. Pamiętasz? Tak. Usłyszysz jeden strzał, wal w okno. Dobra. Usłyszysz drugi. Po nich. Dobra. A może ty sobie przypomnisz? Ej, ty! Dlaczego go bijesz? Chamie! Witamy gościa. Choć nieproszony. Przyjechałem po swoich ludzi. Swoich? Na razie są pod moją opieką, a poza tym nie wiem, z kim mam zaszczyt. Podporucznik Kruk, Armia Ludowa. Kto wam nadawał stopnie? Moskwa? Rozwiążcie ich, to są żołnierze. Mylicie się, jesteście zdrajcy i bandziory. Sprzedaje się tę Polskę bolszewikom, co? Towarzyszu. Rosjanie biją Niemców i my też. Zrewidować go. Nie trzeba! Przyjechałem bez broni. Jeszcze raz się pytam, jak śmiecie bić polskich żołnierzy? Nie mogli sobie przypomnieć, z jakiego są oddziału i gdzie kwaterują. Właśnie katowali jak Gestapo. Milczeć, jak ci wsadzę nogi do ogniska, zaczniesz natychmiast inaczej śpiewać. Nie trzeba, powiem mi bez tego, bo mi żal. Waszych ludzi. Widzicie, jak towarzysz komisarz ceni swoje nóżki? Ilu was jest i gdzie stoicie? Jest nas dosyć. Otoczyliśmy całą wioskę. No chyba nie ma mnie pan za durnia, inaczej bym się tutaj nie pchał. No niech pan strzela. Drugi raz niech pan nie strzela, bo teraz pan jest na muszce. Każcie ich rozwiązać. Rozwiązać ich. Oddać im broń. Zjeżdżajcie. Bez kawałów ze strzelaniem w plecy, bo teraz wszyscy jesteście na muszkach. No! No co jest? Kopnął mnie w brzuch, sukinsyn! Żebyś tak zawsze do Szwabów strzelał. Co jest, panie poruczniku? Nic, chyba mam trochę mokrą koszulę. Masz papierosa? Mam. Idą. To jeden od nich. Zgarnęliśmy go po drodze. Mamy się to odwiedzić. Stąd jesteś?
Nasi tam byli? Byli. Mów, jak to było. Trzech w cywilu przyszło rano do wioski. Hasło się nie zgadzało, a jeden z waszych wyjął pistolet, to go od razu... A drugiego to rotmistrz kazał odesłać na posterunek do Koleśna. Jak wyglądał? Starszy. Gdzieś koło 40 w białym swetrze. Daliście go Niemcom. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Zajmij się nim. Bo może być nieszczęście. Rączki do góry, do góry, do góry. No, morda w kubel. Kto jest na posterunku? Komendant dwóch żandarmów i trzech naszych. Więźniów macie? W piwnicy. Ilu nie wiem, mnie rano nie było. Rozbieraj się. Panowie, nie zabijajcie mnie, ja jestem Polakiem. Nie bój się, nic ci nie będzie. Co się stało? Zapraszają nas na kolację, panie porucznik. Przypilnuj go. Ręce do góry. Ja Schmeisser. Panie Brzoza, wychodźcie. Panowie, ja na kontyngent wszystko oddałam. Ostatniej krowy nie zabierajcie. Wychodźcie, chodźcie. Do domu. Panie Brzoza. Nie ma go. Ten policjant z bunkra mówi, że jednego w białym swetrze zawieźli do więzienia w miasteczku. Cholera. Szybko działają. Wstać! Do ściany, do ściany! Halo? Z komendantem? No dobrze, dobrze. Mówiłem, przecięć druty. Z komendantem? To nie będzie takie proste. Porucznik Kołacz. Armia Ludowa. Halo? Chciałbym zobaczyć jego minę. Kruk. Chcesz rannego zastrzelić? On by się z tobą nie patyczkował. Tym się od nich różnimy. Szkoda. Wyznaczyli nagrodę na twoją głowę. Posłuchaj.
Na ułaskawienie nie może liczyć jedynie pachołek Moskwy, ukrywający się pod pseudonimem Kołacz. Sto tysięcy. To jeżeli nam się uda wyrwać z więzienia tego delegata, to twoja głowa będzie warta chyba z milion. A jak się nie uda? Nie uda się. To pieśni będą nas śpiewać. W tym kraju zawsze było więcej bohaterów niż zwykłych ludzi. Kończy się wojna. Czegoś się nauczył przez te lata. Ja? Strzelać. To bardzo mało. Klinga? Witam, poruczniku. Co za miłe spotkanie. Ma pan znakomitą okazję wykonania wyroku. Jestem bez broni. Wobec tego pogadajmy. Dostałem 3 wyroki śmierci. Jeden od Niemców, 2 od pana. Przypadek czy współpraca? Obraża pan oficera Armii Krajowej. To po jaką cholerę pan to pisał? Nie potrzebujemy sublokatorów na naszym terenie. A zresztą taki miałem rozkaz. Rozkaz? Niemcy spalili pół Europy. Mordują miliony ludzi. A jak się którego złapie, to też się tłumaczy, że miał rozkaz. Jeśli chodzi o sublokatorów, to nieproszonymi gośćmi są tu tylko Niemcy. Pan i ja jesteśmy u siebie i dlatego powinniśmy żyć w zgodzie. Wiemy, jak wygląda zgoda na terenach zajętych przez Rosjan. Co robią z naszymi? A wy im pomagacie. Pomagamy. My im, oni nam. A ci, którzy chcą politykować, pójdą pod klucz, przynajmniej do końca wojny. A wy byście robili inaczej? Lada dzień przewali się tędy front. Jeśli damy czas Niemcom, puszczą z dymem wszystko. A wy macie rozkaz czekać, aż się obydwie strony wykrwawią. Bez sens. I wy o tym, poruczniku, wiecie równie dobrze jak ja. Możecie mnie zabić, ale nie namówicie do zdrady. Nikt od was tego nie żąda. W wojsku się nie filozofuje. Rozkaz to rozkaz. Nawet żeby człowiek miał wątpliwości. Róbcie co chcecie. Czekajcie na świętego Mikołaja. Ale odpieprzcie się od nas i skończcie z tymi głupimi wyrokami śmierci. Bo prawdziwa pcha się do nas codziennie. Cześć. Przemyślcie to dobrze! Chodzisz na randkę nieogolony? Dawno cię nie widziałem. Co ty mówisz? Mija dopiero 2 miesiąc. Zmieniłaś uczesanie? Nie sądziłam, że to zauważysz. No poza tym nic się nie zmieniłaś. Mam cię ochotę sprać. Nie radzę. Jestem z obstawą. Aniu, nie znalazłaby się tam u ciebie jakaś dobra żyletka? Wyobrażasz sobie Walusia z brzytwą w ręce? Będziesz mnie miała na sumieniu. Nie wiem, zobaczę. Czy to ten?
widzenia. Pamiętasz chociaż jeszcze adres apteki? Tu go noszę. Nie zapomnij o mojej brodzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan ma dzisiaj nocny dyżur? Tak, od 8. Czy więzienie ma tajną linię telefoniczną z Gestapo albo z koszarami SS? Nie. Dopiero zakładają kabel. Hmm. Kto będzie na bramie? Ja od 2. No panowie, nie moglibyście powiedzieć, o kogo wam chodzi? Pan jest Polakiem. To przecież widać. O 2:15 otworzy pan bramę. Panowie, ja chcę przeżyć. Jeśli punktualnie o 2:15 otworzysz bramę, to przeżyjesz. Panowie, koszary niedaleko. Niemcy jeszcze górą. Już niedługo. A co potem? Potem się trzeba będzie tłumaczyć z roboty dla Hitlera. Przyda się jakieś zaświadczenie. No ale może dobrze by było, żebyście mnie potem, panowie, związali, trochę dali po łbie, przy świadkach. To się da zrobić. Jutro nad ranem ma lecieć ten transport. Mieliśmy go wywalić. Teraz mam ważniejszą sprawę na głowie. Musimy uwolnić delegata. Oglądałeś więzienie? Tak. I to dość dokładnie. Siedziałem tam od 1 maja do 13 września 1939 roku. Towarzysz komandzir, k wam. Dziękuję. Towarzysz Brzoza siedzi w celi numer 7, drugie drzwi na prawo. Okno od podwórza. Powodzenia. Musisz zrobić groźną minę, żeby nas nie zwąchali. Jak ich zatrzymacie, nie odpowiadaj na żadne pytania. Wydaj rozkaz Zurückfahren. Zurückfahren. Tablicę wkopałem tuż przy szosie. Hej! Jedzie coś! Tam! Złaź! Zła. Dobrze powiedzieć, zła. No. Do góry. Niech cisną. Raus. Was wollte von uns? Ist doch von der Wehrmacht. Tut uns nichts. Weg. Ja. Das da. Das da. Jedź na szosę. No, na razie się udało. Niech Wojwika z lasu.
Uważaj, teraz na prawo. Pasierschein, bitte. Co? To panowie, nie poznałem was. Więzienie puste. Zabrali dzisiaj wszystkich na stację. Łżesz. Jak Boga kocham, mówię najświętszą prawdę. Dziś o 10 wieczorem 18 załadowali do wagonu. Do wagonu? Mają ich potem dołączyć do transportu wojskowego. Cofaj wolno do tyłu. Wal całym gazem w ten szlaban. Coś za nami jedzie. Gazu. Gazu. Dostał. Albo stanął. Ciśnij do dechy. Musimy zdążyć. Musimy powstrzymać kruka, zanim rozwali pociąg. Wyciągnijcie ich! Dumy,
idźcie do lasu, tam jest lekarz. Prędzej! Jest tam jeszcze kto żywy. Żyje? Żyje, ale nieprzytomny. Nieście go w las. Dobra. Tam, do wróża. Tak. Uciekać! Pali się wagon z amunicją! Dziękuję. Cóż to za świństwo? Wiedziałem, że wam to nie będzie smakowało, ale to wam dobrze zrobi. Leżcie spokojnie. Coś groźnego? Nie, nie. Ogólne potłuczenie. Torturowali go w niejednym więzieniu. Człowiek wszystko przetrzyma. Jak to było? Nieważne. Bydlaki. Ale wszystko dobrze, co się dobrze kończy. Jak samolot? Przyleci po północy. Lądowisko jest na Polanie, 200 metrów stąd, wkoło las. Najbliższa wioska to Lisice. Mamy tam swoich ludzi. Gdyby było zagrożenie, dadzą znać. Szybko na górę. A noś ty także.
rauche nicht. Das ist doch ein Kind. Niemand darf weglaufen. Kasiu. 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 Gasić! Zdrowo, bratcy! Servus! Здравствуй, брат! Здравствуй! Эх ты! Как раз мне случилось! А что это? Отпало при посадке! Черт побери! Мне нужен механик! Nic się nie martwcie. Prześpicie się tutaj, a do rana może coś poradzimy. A mechanik u was jest? Nie ma. No a wodka? Też nie ma. A ślusarz wystarczy? Ślesar? A, konieczna. Ślesar może być. A gdzie on? Pójdziemy razem. A to wy? Совсем забыл. Просили передать вам. Что то есть? Осторожно. Осторожно, это динамит. Манифест ПКВН. Треба то натихмест разослать по вёсках. Do dowódcy! Już idę! Nie męczcie się, przyślę wam chłopaka. Nie trzeba. Znaleźliśmy go nieprzytomnego w lesie. Niedaleko od was. Mam syna w jego wieku. Został z matką w getcie. Poznajcie się. Mój zastępca porucznik Kruk, dowódca oddziału radzieckiego. Bądź przyjemna. Chcę od nas łączników i maliny. Słuchajcie, my должны пройти вот сюда.
Tędy nie przejdziecie. Według naszego rozeznania jedyna możliwość jest tutaj. Хорошо, no my odsuda przyszli. Kiedy będzie gotów kukurydznik? O czwartej, piątej. W tej sytuacji musicie zostać z nami. Po odlocie kukurydznika spróbujemy się przebić wspólnie. Wkusna pachnie. Cholera, znowu grzyby na śniadanie. Po wojnie kupię taki duży garnek. Nagotuję pełno grzybów. Z cebulką, z masełkiem, posolę. Wkusno powącham i wypieprzę to wszystko za okno. Wiesz. To tak jakby od glinianek. Tam od wczoraj stoją jakowcy. Waluś, weź drużynę i zobacz, co tam się dzieje. Dziękuję za pomoc, panie poruczniku, ale nie mogę wam się podporządkować. Armia Krajowa ma odmienne instrukcje. Jeśli dobrze zrozumiałem, oddzielnie wolno wam ginąć. Na razie trzymamy się nieźle. Weszliśmy na wasze tyły. To samo mogli zrobić Niemcy, gdyby mieli lepsze rozpoznanie. Nie pora na dyplomację. Dowódca musi być jeden. Niech pan się nie wygłupia, panie, jestem starszy stopniem. Jeśli polegnę, pan obejmie dowództwo. Na razie musimy ustalić zakres działania. Zwłaszcza, że czasu zostało niewiele. Stoj spokojnie! Od przesieki wdarły się dwa czołgi. Iwanów, twoje dzieło. Paniatna. Rybiata za mną? Panie kapitanie, odcinek ubezpieczony, atak Niemców odparty. Dziękuję. Mój zastępca, porucznik Klinga. My się już znamy. Thank you.
Wystarczy! Odskakujemy! Idioto! Thank you.
podciągnij chłopaków na skraj lasu. Tak. Ja dwa. Lena. Ja, Lena. Nasi lotczyki! Nasi! Молодцы! Ура! No, nareszcie. Rosjanie przedarli się w kierunku Bolechowa. Niemcy ściągają tam czołgi. Ja straciłem blisko 1/4 ludzi. Z amunicją kiepsko. Proponuję kierunek przebicia na przesiekę. Niemcy są zaskoczeni, zbombardowani artylerii. Musimy to wykorzystać.
Skieruj furmanki na Kosówkę, a my walimy dalej. Elegant też do wioski? A paskudnie rozwalone kolano. Pewnie mu utną tę nogę. No to cześć, Elegant. Jedziecie do wioski, tam was wykurują. Franuś, jakie buty trafiłem. No nareszcie, na moje nogi. No to, to trzymaj się. Cześć. Cześć. Jedź. No jedź! Panie doktorze, panie doktorku, pan to weźmie. To pan dobrze zrobi. Nie masz już gorączki? Nie. No to śpi. Śpi. Panie dowódco! Ciocia dała proczuszkę z apteki. Nie mogłem wcześniej. Czy nie za późno? Nie, synku, nie za późno. Jo! Chyba front słychać. Panie kapitanie, melduje posłusznie kompania gotowa do wymarszu. Dziękuję. Powodzenia. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że będziemy ze sobą korespondować. Do widzenia. Do widzenia. W lewo zwrot, naprzód marsz! Fajne chłopaki. Szkoda, że nie idą z nami.